zapracować ze słem. Kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz i wieś, dać ci dobrą radę, sprawy ukryć chcę. A ty lepiej kłamać na oczy. Gdzie? Kto pyta wciąż nie wiele gdzie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam się. Jak wolny ptak na cztery strony świata leć. Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim, tego chcesz. O, gdzie podniosę głosu, nie zobaczę szłem. Kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz i wieś, dam ci dobrą radę, sprawy ukryć chcę. A ty lepiej kłamać na oczy. Teraz przyznaj, wyprowadź się z myślą. Już nigdy więcej, zamknęłam serce. Żadnych wspomnień, żadnych swoich słów. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku. Tak jak już wcześniej zapowiadałem, że pojawi się nowy nabytek do C385 i właśnie się pojawił. Pługi Bometa czteroskibowe do 80. Zaczynamy. Wielkimi krokami zbliża się czas orek pod orki pod rzepak. Zaraz tylko skończymy z rzepakami, chwila oddechu i będą orki pod zimowiny, czyli pod zboża zimowe. A tutaj mamy już zakupione, świeżo co przyprowadzone pługi Bometa czteroskibowe z 2011 roku bodajże. Zaraz upewnijmy się, czy się nie mylę. Jest wyostrzenie. Mamy 2011. Także pługi nie takie stare, bo 11-letnie, jak dobrze kojarzę, i zachowane rama w oryginale, bez żadnych jakichś tam spawów, ani gdzieś tam tutaj przy tym, tutaj było coś cudowane. Nie wiem, jak to powinno być, czy to nakrętka naspawana, ale rama jest prosta, niegięta. Są chyba nowe odkładnie, one były chyba oryginalnie z lemieszami, z dłutami, są założone zwykłe, to są odkładnie 30. Czyli jest to tak naprawdę wersja, unowocześniona wersja pługów grudziąckich, bo nawet lemiesze, odkładnie, to wszystko jest to samo co w zwykłych, starych pługach grudziąckich. Tutaj mamy nowszą ramę, nowsze mocowania, co jest moim zdaniem fajne. Wyciągamy tu zawleczkę i ten, no to jest fajniejsze niż w starych pługach. No i wieżyczka jest już dużo, dużo bardziej jak do tych odkładni, to wieżyczka jest taka, no można powiedzieć, solidna. Jakiegoś wielkiego szału z tymi pługami nie ma, no bo wiadomo, no jedynie, że są nowsze, w miarę nowe, ale no to są, dla mnie to jest po prostu ulepszona wersja pługów grudziąckich. Co jest najważniejsze, jest to wysoka słupica z tą ścinającym kołkiem, czy śrubą, jak to się mówi, w razie zapierdzielenia w głaza, to teoretycznie powinna się zerwać śruba, czy tam ten kołek i słupica powinna się złożyć. No to jest właśnie największym atutem tych pługów, to, że są na wysokiej słupicy, no i powinno się nimi dużo lepiej orać, to znaczy nie powinno się zapychać. No kółko, jakieś tutaj małe uszczelnienia poprzedni właściciel sobie robił. Ogólnie to pozdrawiam dwóch panów z Mogilnicy, którzy handlowali ze mną te pługi. Ostatnio Łukasza i Bartka, bo oglądają okoliczne bambery. Także pozdrowionka dla chłopaków. I co dalej? No, rozważałem zakup trochę lepszych pługów. W grę wchodziły Akpile albo Uniatur. Ale no, sytuacja u mnie na gospodarstwie zmienia się dynamicznie. Bardzo szybko dochodzi tych działek. I po prostu nie chciałem wchodzić w takie drogie pługi, bo nie wiem, na czym się zatrzymamy. Czy się zatrzymamy na tej 80-ce. Czy to będzie szło niebawem trochę dalej i zaraz, czy przypadkiem nie będzie potrzebna zmiana na coś większego. Więc wolałem na razie nie inwestować grubych środków na przykład w Unię Tur, co trzeba około 7000 dać za takie pługi. Więc wolałem zwykłe, no nie grudziąckie, bometowskie pługi do 80, aby ten sezon i najbliższy było czym robić, a potem zobaczymy. No powiem wam, że rama jest fajna, bo ona jest bardzo masywna. I jest prosta, także tutaj też to jest niegłupia baza pod trochę tuning tych pługów, bo tutaj można by sobie odkładnie na przykład śrubowe założyć i to też przy tej ramie na pewno by dawało radę. Widziałem, że niektórzy tak robią, różnego rodzaju odkładnie większe zakładają i ta rama tak jak wygląda, to by to na pewno
dała radę. Tutaj niektóre suwaki są prawie nowe, widzę, tak jak ten tylny nie. Te dwa są nowe, ten jest trochę potarty. No i tutaj oczywiście w pakiecie ścinacze, prawie nowe, jedyne co pokryte korozją, ale no grube, chyba mało używane były. A tutaj już mój zakup, ja sobie to dokupiłem, za chwilę będziemy to właśnie montować. Nowe lemiesze, nie chciałem też droższych, bo to są zwykłe klepane, były też te lepsze, ale no mówię, na razie założymy ten, na dwa sezony na pewno wystarczą i zobaczymy co dalej z tym będzie. Oczywiście tam śruby, nakrętki nowe. Wy w prezentacji pewnie widzieliście już je w trochę z nowymi lemieszami, trochę odświeżony wizualnie. Tutaj one tak przewyglądają, jak ja je zakupiłem, w takim stanie. Zdjęte właśnie ścinacze na tych lemieszach. Lemiesze już nie ma co się oszukiwać, nie są w najlepszym stanie. Koszty takich lemieszy to nie jest jakieś zawrotne kwoty, więc po prostu stwierdziłem, że je wymienię, żeby były lepsze lemiesze. I tak jak widzieliście na początku, trochę tam farbami i słupice były odrestaurowane, żeby dla lepszego wyglądu. A ramy po prostu nie chcę zaczepiać, bo to jest oryginalny kolor. Tutaj nic nie było robione, oryginalne naklejki, oryginalny kolor. Fakt, że trochę no niestety wyblaknięte, tak jak tutaj widzicie, no ładniejszy był kolor. Kolor. Ten oryginalny, znaczy oryginalny on jest, rzeczywisty, on jest po prostu ścięty przez UV, przez promienie słoneczne, takie są efekty trzymania maszyn pod chmurką niestety, no bo też jak na 11 rok trochę tej korozji na nich jest, no bo to nie są stare pługi, ale no niestety nie zawsze mamy możliwość trzymania wszystkiego pod dachem, no. Także no pługi, moim mi się podobają ogólnie one, jak się będzie orać podejrzewam, że normalnie, bo tu nie ma filozofii w tych pługach, bo to są zwykłe pługi, nie? Tutaj nic nie może się nie zgadzać, rama nie jest pogięta, zaczepy nie są pogięte, jedyne co, każdy ma swoje poglądy, ja to kółko od razu wywalam na tył, bo no, ja nie uważam tego za dobry pomysł, żeby kółko było z przodu, ono tutaj ewentualnie troszeczkę można, oryginalnie widzę było tu, można go z 15 dać do tyłu. No bo to bez sensu, jak to kółko jest tu. Nie, jeszcze tym bardziej, jak u mnie nie ma obciążników na kołach, to już całkiem lipa, bo jak damy kółko na tył, to wiadomo, że będziemy dociążać sobie ciągnik, a tak większość ciężaru będzie się spierać na kole podporowym. A jak będzie z tyłu, to z tyłu połowa na kółku, a tutaj będzie nam z przodu dusiło na ciągnik, więc on lepszą przyczepność ma, opony też nie są jakieś nie wiadomo jak szałowe. No i najważniejsze, że nie ma obciążników, więc tutaj akurat kółkiem sobie dociążymy ciągnik. A więc co, teraz zobaczymy, może odczepimy je, pościągamy te lemiesze, ja pozakładam nowe lemiesze. Widzimy się za chwilę przy zakładaniu lemieszy i coś tam jeszcze przy tych pługach sobie podłubiemy. O, już sobie pogifikowiko zrobimy do góry kołami. I tak te lemiesze tak na pierwszy rzut oka nie wyglądają na jakieś nie wiadomo jak wytarte, ale one są dużo niż, dużo jest tutaj ta odległość, nic, wysokość, nie wiem jak to określić. One mają te 11,5, a te mają 15, także jest sporo, sporo tego lemiesza brakuje. Tu jeszcze o tym mówił sprzedawca wczoraj. Są podłożone druty, ale nawet wydaje mi się, że to jest ze zgrabiarki, te miarę twarde druty. No i te pół centymetra, może więcej, chodzi o to, żeby ten lemiesz bardziej podcina, bo faktycznie u mnie w tych trójeczkach grudziątkich też jest dwa lemiesze, ktoś coś tam naspawał sobie tutaj, a w tym ostatnim dospawowałem te trójki, co mam, jest oryginalnie nic nie zrobione i tamte lemiesze dwa są tak jak tutaj właśnie, ładnie podkręcone, a ten zamiast wyrzucać tą ziemię, to on ryje w dół, także to jest pomysł dobry, zostaje przy tym, nie wyrzucam tego, nie wiem czy one to są przyspawane, czy tylko podłożone, nie wiem, zaraz tylko śruby, muszę się podbić śrub i zobaczymy czy są naspawane, czy tylko podłożone, ale zostaje przy tym, bo ja ten pomysł jak najbardziej popieram, wydaje mi się za słuszny. Bo wtedy faktycznie ten lemiesz podcina tą ziemię i ją automatycznie wyrzuca. Śruby zaraz zobaczymy, chyba nawet mi się wydaje, że nie będę próbował w coś się tam bawić, tylko biorę ten. Bo to wiecie, no on tutaj cały czas w ziemi, co to jest. Jeszcze tu jakby było od spodu też, można było klucz założyć, to jeszcze może jakaś szansa jest. A to z tym okrągłym UB-em raz się obkręci już po zawodach, także śruby są kupione nowe. Biorę ten, biorę szybko kątówkę, powycinam. Nowe śruby, nowe lemiesze, moment pójdzie montaż się. O,
Wow, idzie jakaś pompa niezła. I tak, druty są naspawane i bardzo dobrze. Spaw taki średni, ale nie trzeba nic tutaj przytrzymywać, tylko przykładamy sobie nowy lemierz, śrubki, także widzicie, bez sensu jest cośkolwiek tutaj. Tu mam niedociętą, muszę tarczę wymienić. Bez sensu jest cokolwiek tu kombinować z tym, z odkręcaniem, jakimś naspawaniem tego, bo ileż te śruby kosztują. A tak pyk, pyk, pyk i mamy, widzieliście, fajnie schodzą. Dobra, ja odcinam tutaj jeszcze jedną i tutaj trzy. Widzimy się już przy zakładaniu lemieszy. Jeśli nam pogoda pozwoli, bo kurde, to centralnie na nas idzie. No i takie porównanie starego lemiesza do nowego, no widać zużycie, widać tutaj znaczne zużycie. Także ten nowy powinien ładnie nam to odkrajać. Dużo, dużo więcej go jest, także powinno być elegancko. Montujemy teraz te lemiesze. Dobra, mamy dwa z przodu zakręcone już na stałe. Teraz zobaczcie, jak ja je tutaj przykręcam w miarę tak solidnie. Druty mamy pod spodem. O, tak średnio one pasują do tych tutaj, kurczę, do... Do niektórych one tak nie pasują, więc do tego kręcimy. Wziąłem sobie tą lagę i lagu tam, która nie chce współpracować, to ją po prostu przyklonowujemy do tego, żeby jednak podjęła współpracę. Trzeba by je, nie wiem, ścinać może. A, poluj tak ułożył. No bo to te, co były założone, to jakieś takie z tej górnej chyba półki nadmalowane od spodu, a te no to zwykłe klepane na prasie. Żelazce. No ale są tańsze. Czy słabsze dużo, nie wiem. Że po kolei lagą je wciskamy. Ile tam? Trzy śruby. To jednak jest jakiś tam docisk w tych trzech śrubach, wam powiem. I od początku to samo. Po kilka takich powtórzeń. I to czuć też po kluczu, że to dochodzi po prostu, jakby to nie zabrzmiało. To już jedną też trzeba ściuciem, bo to jednak wladza. Ma się dużo siły. I już raz tak kręciłem na tych pierwszych i śrubka pyknęła i trzeba było drugich szukać. Jeszcze można ją zapytać, czy się ułożyła. Poludowały się jednak trochę. Młot to jednak jest narzędzie wielokrotnego zastosowania. Wszystko się poluzowało. A już było na granicy urwania. Także to kręcone lemiasze są naprawdę fest. Dobra, mi został jeszcze jeden i to będzie tyle. A więc półpługi wróciły do swojej pierwotnej postawy. I oto mamy, proszę Państwa, pięknie ścinacze pozakładane. Fajne one są, bo są takie bardziej wygięte. I one powinny naprawdę nieźle przerzucać. No i nowe lemiesze. Dużo dłuższe są, chyba 3,5 cm, jak pokazywałem. Także no te pługi nabrały teraz trochę już innego wyglądu, wyglądają tak już prawie prawilnie i oczywiście kółko wskoczyło na swoje odpowiednie miejsce.
Tutaj będzie mu na pewno lepiej niż z przodu. A więc zostało jeszcze kilka jakichś detali wizualnych, jakieś podmalowanko małe i za chwilę to kończymy. A więc proszę Państwa, zakończone odświeżanie. To znaczy odświeżanie. Ja w ogóle chciałem te odkładnie zabezpieczyć farbą podkładową. Nie miałem, znalazłem czerwoną, więc poszły na czerwono. Głównie chodziło o to słupice i ten i odkładnie. Były one porozwiałe, były to elementy robocze, wiadomo, że to się brudzi. Oczywiście ramy nie zaczepiam, zostaje w oryginale, bo nie są to jeszcze stare pługi i ten lakier, fakt, że jest trochę spłowiały, to można by je czymś jeszcze nasycić, ten kolor odpowiednim jakimś środkiem i one trochę by odzyskały tej fabrycznej barwy. Więc uważam, że to są za młode pługi, żeby je ten malować. Fakt, że tutaj ten przód wieżyczka, no tak trochę to już wygląda bezszałowo, ale nie zamierzam ich na razie malować. Niech one jeszcze sobie pozostaną w oryginale. Te elementy robocze na razie się odznaczają, że widać, że to jest świeża farba, ale to wiecie co, pierwsza orka, farba wyschnie, pierwsza orka, obrudzą się, okurzą się, te elementy też się szybko ścierają, także to nabierze barwy. Czy ten czerwony pasuje, nie wiem i nie bardzo mnie to interesuje, bo to i tak będzie wybrudzony. Taką farbę miałem, taką zakonserwowałem odkładnie, z przodu to wygląda tak. A no z tyłu wiadomo, tutaj detalik czerwony, także takie to są pługi. Czwóreczki, jak chcecie zobaczyć, jak 80 będzie sobie z nimi radzić, już niebawem w orce pod rzepak, no to subskrybujcie kanał, żeby nie ominąć tego odcinka z orki pod rzepak. Ja na razie się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku, na razie, cześć!